Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Star Wars Empire at War. To już trzeci odcinek. Na razie oczekuję, aż wrócą droidy z misji. Tam wykradnięcie technologii. Tutaj widziałem, że. O, za 1800. Minutka. Cześć, to Mon Mothma. Jest pierwsza. Pierwszy okręt typu Nebuli. Leci. Znaczy nie jestem pewien, czy z tych nieodkrytych planet nie mogą oni zaś ataków, więc po prostu. O. Udało się. Your actions have set a shining example for the Alliance, brave little droids. The technology you've acquired will go a long way to helping in the fight against the Empire. Oh, oh my. Thank you. Constructing. Trzeba przeszczęścić, jak najwięcej pieniędzy dam, bo już schodzę naprawdę nisko. I wykraść kolejną technologię. We have not received the intelligence we hoped for on this Imperial superweapon. The Empire must have hidden the information well. Well, the droids can continue to look for it. In the meantime, we do have other channels to go through for information. Indeed. I have been reluctant to make use of those sympathetic to our plight. But I believe we have no other options. I will contact our friends in the Senate. The Empire is in a stir about events unfolding on Kashyyyk. It appears that Wookiees are being freed by a former Imperial soldier turned rogue smuggler. We've intercepted a transmission from the planet. Don't care where he said he was. He's not there. No, I can't ask them. They're shooting at me. Yeah, I'll keep looking. Whatever his motivation, he's liberating Wookiees from Imperial slavers, and we should assist to that end. Assemble a force and take it to Kashyyyk with haste. Mission log updated. Okay. Construction complete. Jeśli przyjeżdżasz na Kashyyyk, z kasy bym polecił przez chyba Mon Calamari, będzie najbezpieczniej. A dobra, dorzucę te okręty. Spróbuję tak po prostu przejść. Nie wiem, czy na kład coś jest, czy. Nie ma nic, okej. Okay. Moja armia. Taka średnia. Powiedział, stąd i stąd. Wyrekrutuję po prostu nowych. Teraz jakoś lepiej wygląda, dobra. Jak najszybciej. Mam nadzieję, że nic tu nie stanie. A jest i oficer. Dobra. Zacznijmy kolejną misję w takim razie. I don't know why you've decided to show up, but I'm not here for your crusade. I'm just looking for a certain Wookiee. Once I find him, I'm out of here. We are here simply to help in the liberation of the Wookiees. Help all you want, just don't get in my way. I'm not here out of the kindness of my heart. No i tak się pojawił Han Solo. Mam dwa oddziały piechoty, więc rzuciłbym was. I was, okej. Okay. To jest tak, cel jest po prostu rozwalić 5 więzień. Dobra, jeśli piechota z respi, z czołgami, to jest tak. Control 2. Tam są szybki piechotnie. Dobra, sporo kolik, żeby tu podeszli. Chodźcie. Teraz ich zaatakuję. A tak, on mógł ogłuszać, jak pamiętam. Zostałeś przeżyć. Te zwierzyczki trzeba rozwalić. Ty mi tam rzucić się nie przyjmuję, bo to jest tylko trzech frajerów, że tak powiem.
którzy no nic mi nie zrobią. Mogę sobie zachować na potem. No spoko. Rozwać więzienia, bo to mi odblokuje łuki, którzy są naprawdę mocni. W przeciwieństwie do moich żołnierzy, nie? I łuki tylko można spotykać właśnie na Kashyyyk, nie? I to też zależy, jakie planeta ma poparcie, bo jest część planet popierających Imperium, część planet popierających Sojusz, nie? I akurat Sojusz Rebeliantów. W tym przypadku łuki pobierają Sojusz Rebeliantów. Wytrzymałe są te pieruństwa. Ech, aż 5 jest z rozwaleniem. Planowałem też serię z Combatant Conquera, Red Alerta 3, żeby wrócić, ale no, ze względu na sytuację polityczną muszę się wstrzymać. Bo chciałem kampanię ZSRR zrobić, no ale wiadomo co się dzieje dzisiaj. Okej, okay, mam łuki za darmo. Oni są już naprawdę mocni. Ty się wycofaj. Nie, ty się wycofaj. Mi się przydało to. Oczywiście brakuje też nie budzi, że nie na siłę próbują przechodzić przez żołnierzy, nie? Jest ham? Leczyłbyś się? Nie wyszły tej łuki. Patrz, są te nieuzbrojone. Bajcie się w tym razie. Kurde, nienawidzę tych taj gówna dosłownie. Bo inaczej nie wiem jak to nazywać. No ja są te gównia, no już dobra. Cofam się w takim razie. Gold Squadron commencing attack. Great, middle of nowhere. Okay. I hope they've built a cantina here. Masz nadzieję, że zbudowali kantynę. Got it. We're right behind you. On it. I'll follow your lead. Kolejne te gówna idą szturmowskie. Szturmowcy Imperium są jak dzisiejsi pewni żołnierze z pewnego kraju.
Nie chcę mówić głośno, bo nie chcę wchodzić w politykę, że tak powiem. Ale wiadomo, co się dzieje w kraju sąsiadującym z naszym. Więc no cóż. Są masakrowani, jak widać, przez łukich. Idźcie tu. No, za dużo nie zostało, na szczęście. Okej, to są trzy dodatkowe. O kurde. Armor, wycofajcie się, proszę. Dodatkowe czołgi trzeba wezwać, bo... Dobra. Wszyscy do ataku na to. O nie, cofnijcie się. Piechotnią trzeba i w sumie zrzucę więcej przeciw pancernych gości, bo oni są aktualnie mocni. A coś wybuchło sobie. Ja tam powiem, że niby poziom trudności medium, ale nie czuję jakoś, że to jest medium. Z jedną wielką masą chodzę w tym momencie, bo... Że tak powiem, no... Nie ma zbyt wielkiej spektakulacji w tym momencie. Tak, nie, teraz tutaj... Cofnę się. Nie, wyleci po karabiny swoje. Myślę, że gra z 2006, ale trzyma się mocno. Pierwszy raz tę grę zagrałem, to nie wiem, był gdzieś 2008 rok bodajże. Prawdę dawno. Do dnia dzisiejszego została głęboko u mnie w serduszko. Mam do niej sentyment duży. Ale jeszcze chwilę się misja skończy, bez problemu będę mógł zająć też Kashyyyk, który da mi duże zarobki. Będę musiał tu jakąś nieco większą flotę trzymać. No i Han Solo uciekł z Chewiem. O, nie straciłem niczego. I cannot believe that a smuggler would put himself at such great risk to help the Wookiees. You are truly a hero. You can spare me the flattery. I didn't do that for your rebellion or your gratitude. I've got bills to pay. The Alliance is always in need of help. Remember that if you ever find yourself out of work. Sorry, but I've got my own problems to worry about. If you have a job for me, one that pays, feel free to look me up. Until then, I'll stick with causes that are more lucrative. Ok, jak tam z czasem wyglądamy? Zrobię escape. Jest 14 minut już, ok.
Jeszcze chwila. My inquiries into this imperial superweapon have put us in a dangerous situation. A pirate associate of ours has gone rogue, offering to sell information on the Alliance to Imperial Command. Aha. What we get for dealing with those slime balls. Those pirates would sell their own mothers out for a few credits. He has arranged a meeting with the Imperials near Atzeri. We must intercept that pirate before he can transfer the detailed information of our bases to the Empire. The Empire will not get their hands on that data. Mission log updated. Gdzie tam poszedł mission log? O matko. No to jest kawał drogi. To jest idealny cel dla mnie. Mon Calamari też bym sobie z chęcią zajął niedługo. To miałbym wypad na ten sektor. Co, trzymam się tego sektora tutaj głównie. Dobra. Ale coś ukradnij. Powinno mnie stać na to bez problemu. O! Jeszcze lepsze statki. Nice. Kolejne ulepszenia. Dobra. To by było na tyle. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach z Star Wars Empire at War. Cześć!